I poszło. Jesteśmy. Ja sobie nawet podwinę rękę. Tak, żeby nie wyłączyć. Tak. No, dobra. To jest Mercedes AMG i tyle o nim wiem. Natomiast ja współpracuję z taką firmą Cylindersi i wypożyczają różne fajne auta luksusowe. No i w jednych czuję się lepiej, a w drugich gorzej. Czasami są samochody, które są naprawdę bardzo fajne, szpanerskie, a mi się na przykład je prowadzi za ciężko. Aha. A oni mają nawet takie samochody jak McLarena, gdzie ja im powiedziałem, słuchajcie, ja tego nie chcę. Oni mi też powiedzieli raz, słuchaj, nie wiem, czy to chcesz. A ja mówię, tak, wiem, że nie chcę. I mój max, co mogę się posunąć, to jest 911. Aha. Ciężko, bo już tu było na tych kocich łbach, ale się da. Ale Lamborghini już dalej, tego typu samochody, to nie dla mnie. Nawet nie umiem tego prowadzić w ogóle, no nie? To ucieka. Wiesz, ja kiedyś miałem Porsche takie turbo. I zrezygnowałem, bo mi uciekało spod tyłka. Wiesz, o co chodzi? To trzeba się nauczyć tym jeździć. Ale ono miało napęd na tył? Nie, na cztery, ale wszystko jedno, po prostu tak szybko przyspieszał, że miałem wrażenie, że mi odjeżdża, wiesz? Co ty mówisz, taki mocny samochód? Bardzo mocny. A teraz Panamerą jeździsz chyba, tak? Nie, teraz jeżdżę w ogóle, jeżdżę Discovery. O! Discovery, to jest duży samochód. Nowym Discovery. Nie, no już ma 5/4 roku. Ale to jest ten... Dobra, okej, bo ja go z Defenderem pomyliłem. Defendery są, tak, ale Defender nie są siedmioosobowe. Ja potrzebuję dla dużej rodziny samochód i to jest jedyny samochód, który ma... O, widzę, że ten ma tu... Podpiera cię, ma takie dynamiczne... Tak, ma jakieś różne bajery. Jedyny samochód, który ma 7 pełnych miejsc, bo myśmy mieli wcześniej w Mercedesa GLA, no to on ma 7 miejsc, ale to środkowe z tyłu jest takie pół miejsce, wiesz, nie jest pełne. A tutaj jest rzeczywiście wygoda i pod tym względem szapoba na samochód. No bo mi się na przykład ten Defender nowy bardzo podoba. Jeździłem, ale moim jest samochodem teraz, o którym marzę, bo nim jeździłem w takiej fajnej wersji, to jest Range Rover Velar. Velar to jest Velar. Podobne do Range Rover, są sportem. Tak, są podobne do siebie z zewnątrz, wiesz, ale to jest taki idealnie w tej chwili pode mnie dopasowane auto, wiesz, pod każdym względem. Się czułem tam za je fajnie. No nie mów za je fajnie, błagam cię. To jest fajnie, no nie wiem, że nie chciałem się zajebiście. Zajebiście się tak? Mówi, nienawidzę słowa ja za fajnie. Ja też nie. Fajnie to jest łajnie, wiesz, Żanek Glaskowski. Fajnie to jeszcze od biedy może być, ale za je fajnie jest najgorsze. Wiesz co, bo to... czekaj, bo jest tak, Vogue, potem sport. Tego ci nie powiem. Chyba tak jest. I potem jest ten Velar, tak mi się wydaje. Bo ja się znam na samochodach, tak jak Andrzej Wajda, świętej pamięci, się znał. Jak go zapytali, jaki samochód kupił, to powiedział, że czerwony. Rozumiem. Jaki pan ma samochód? Będzie czerwony. No i to ja też tak, wiesz, ten zapamiętałem, bo mi najlepiej leżał pod tyłkiem. Chociaż jeździłem bardzo długo Macanem, Porsche, i to jest zajebisty samochód. No... I równie drogi jak ten Velar. To są wszystko drogie auta. No, słuchaj. Aktorów nie stać na takie auta. Także... A wiesz co, o tym chciałem porozmawiać. Proszę Państwa, mamy dzisiaj specjalnego gościa. Cezary Pazura, witam. Cześć. Umawialiśmy się chyba na tą rozmowę 2 lata. 4. Albo i 3, albo coś więcej. Takiego. Bo przed pandemią jeszcze się umawialiśmy. Tak. Także trochę nam zajęło. Mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa. I tak już na dzień dobry zrobiłem fopa, spóźniłem się lekko, muszę Wam to powiedzieć. Wstyd, przepraszam jeszcze raz oficjalnie. Właśnie, chciałem porozmawiać o tych zarobkach w polskim kinie, bo z jednej strony mamy taką sytuację, że no wiadomo, zawsze patrzy się do góry, co jest zresztą moim zdaniem bardzo słuszne, i tą chyba topem jest Hollywood, chociaż pytanie, czy ty na przykład wiesz coś o stawkach w Bollywood? Bollywood? Tak, wiem, coś wiem. I co? Wiem to, że gwiazdy mają naprawdę bardzo duże apanaże, porównywalne z hollywoodzkimi.
I to są rzeczywiście mega gwiazdy. Mhm. I to chyba tak jest na całym świecie, że aktorzy dzielą się na gwiazdy i na aktorów pracujących. Mhm. Zresztą to mi potwierdził Piotrek Adamczyk, który tam dużo gra w Stanach. I tam jest tak, że najpierw wchodzą statyści, drugi plan, potem wchodzą aktorzy pracujący, tak jak on się do nich twierdzi, że zalicza. I potem jest hasło stars, jest cisza absolutna i wchodzi gwiazda, która gra główną rolę, czy tam dwie gwiazdy, rozumiesz, takie typu, nie wiem, Clooney czy Brad Pitt, wiesz, i to są gwiazdy. I one mają kontrakty z wytwórniami bezpośrednio, już takimi, wiesz, na lata albo na kilka projektów, wiesz, i tam podpisują na przykład na 2 lata, na 20 baniek, czy 30 milionów dolarów. No ile zrobią, tyle wytwórnia zyska. A aktorzy pracujący mają stawki dzienne, o które to stawki dbają związki zawodowe. Okay. I na przykład, jeżeli ja bym zagrał w filmie amerykańskim i byłbym w ich gildii, tych aktorów, się nazywa SAG-u czy coś takiego, to wtedy w Europie nie mogliby mi zapłacić mniej, niż dostałem w Stanach. Teoretycznie. No bo ty zawsze negocjujesz kontrakt i możesz się zgodzić na mniej, ale oni tego pilnują. I wiesz, i to jest bardzo restrykcyjnie pilnowane. To jest duży przemysł w Stanach i tak samo w Bombaju, więc to jest restrykcyjnie pilnowane, to się szanuje tę drabinkę, a u nas to jest tak, wiesz, jak jest. No ale to u nas, jak są gwiazdy, to ja słyszałem, że stawki to jest 10-15 tysięcy. U nas nie ma gwiazd, według mnie, według tej definicji, którą ci powiedziałem, nie ma gwiazd. Nie ma, ja nie słyszałem o żadnej gwieździe, która by podpisała z wytwórnią albo z jakimś producentem kontrakt dłuższy niż na jeden film albo na jeden tytuł. Jeszcze się tylko zostawia taki zapis, że jeżeli się będzie kontynuowała dalej, no to ty zgłaszasz akces, że będziesz. Nie ma czegoś takiego jak gwiazda, bo nie ma wytwórni filmowych. U nas są aktorzy pracujący i rzeczywiście jak aktor jest na fali, ma branie, jak to się mówi, klika się czy inaczej, no to wtedy może dostać za dzień zdjęciowy, tak, nawet 10 tysięcy, 15 na pewno nie, to mówię z pełną odpowiedzialnością, 12, to może ci tacy teraz najbardziej brani, to tak, w Polsce. Okay. W Polsce, no bo jak jedziesz, ja podejrzewam, że Marcin Dorociński w następnym Mission Impossible będzie miał pieniądze wreszcie. No. Także i tego mu życzę z całego serca, żeby posmakował tych stron. Kurczę, tyle wątków budzi przy tym wszystkim, bo... Ale to jest logiczne, że posłuchaj, to nie jest tak, że u nas nagle ma gwiazda dostawać $1 milion. Za co? To jest czysty rachunek ekonomiczny. Nie, no wiadomo, my mamy rynek ograniczony, na film do kina chodzi teraz kilkaset tysięcy osób, nie więcej. No może jak 1 000 000 pójdzie na listy do M5, to będzie sukces, a tam 1,5 to już w ogóle. Film się ledwo zwróci, wiesz, czyli to, co się w niego wpakuje, no to się odda. No to z jakiej racji masz płacić aktorowi teraz za co? No wiadomo, no, ktoś jest producentem, też chce zarobić pieniądze. No, to jest dla mnie... Nie chcę stracić, bo u nas w Polsce, wiesz, jak rozmawiasz o pieniądzach, to zazwyczaj mili ludzie, którzy są życzliwi, pytają: panie Czarku, to ile ja mogę na tym stracić? Tak. Naprawdę? Tak, a ty mówisz: na pewno pan nie straci, nie wiem, czy pan zarobi. To już wtedy wchodzisz. Proszę pana. Tak. No Killer był tym wyjątkiem, że każda złotówka zarobiła 16 zł. 16 do jednego stosunku. To chyba nie jest, co? To jest wybitny, wiesz. To największe hollywoodzkie produkcje miały tak, że się zwracały 10-20-krotnie. Wiesz, że były zrobione za kilkadziesiąt milionów, a zarobiły miliard. No, to chyba najlepszy to był Blair Witch Project, który kosztował złotych. Tak, i zarobili jakieś kilkaset milionów, czy 150, czy 200. Taki film wymyślić, co? No nie, no wiesz co, powiem ci, że ja się zdziwiłem, że ten film, który był słabym filmem dla mnie,
pierwsza część jeszcze była do wytrzymania. Tak, tak, ale to jest, pomysł się liczył w tamtych czasach, wiesz, no. To jednak, wiesz, kasujesz za pomysł, za ideę, za coś szalonego, czego jeszcze do tej pory nie było, a ponieważ w tych czasach już prawie wszystko było, no to czym zaskoczysz widzów? Ja uważam, że w tej chwili można widzów zaskoczyć prawdą, właśnie ciekawym pomysłem relacji międzyludzkich, bo o tym ciągle zapominamy, wiesz, bo wszystkie efekty specjalne, no to i tak zrobią w Hollywood, wiesz, my lepsi nie będziemy, nie? Wiesz co, ja jestem takim kolekcjonerem w głowie swojej filmów, które w mojej opinii jako fana kina są tanie, a je lubię. I w ogóle wyszukuję sobie takie filmy. Takim super przykładem jest taki film Człowiek z Ziemi. Nie wiem, czy go widziałeś. Słuchaj, rozmawiasz z facetem, który ma troje dzieci, więc jak masz zadać mi pytanie, czy widziałeś, to się dobrze zastanów, bo ja bardzo mało rzeczy ostatnio widziałem przez ostatnie 10 lat. Będę nadrabiał kiedyś na emeryturze. Ale na pewno słyszałeś o filmie, że dobrze się kłamie w... Tak, tak. No właśnie. I to jest moim zdaniem wyzwanie w dużej mierze, żeby wymyślić taki film i nagle go sprzedać na licencję. No ale o czym ty mówisz? To jest sztuka teatralna. Tak. Rozumiesz? No i co z tego? Czym się różni sztuka teatralna od filmu? Trzeba głośniej mówić. Nie, to mówisz o występach, ale tak. Ja mówię teraz o tym, jak się pisze sztukę teatralną. Wszystko jest oparte na dialogu. Mhm. Między ludźmi musi wyjść sprawa. A filmowiec tylko stawia kamerę, żeby to sfilmować. Tak. Wiesz, że to jest cała robota załatwiona. Jakby zaczynamy od tego, od scenariusz. Wiesz, jak w scenariuszu masz dużo wybuchów, różnych rzeczy, wiesz, po drodze, no to trudno ci zrobić tak skupić uwagę widza, tak jak w sztuce teatralnej. Zauważ, że ostatnio właśnie dzieła dramatyczne, sztuki teatralne mają największe powodzenie, bo dotykają prawdy. Tak samo jak my gramy w teatrze w sztukę Bóg mordu, według tej sztuki Polański zrobił film Rzeź. Cztery osoby... Kurde, muszę do niego wrócić. No, stary. I powiem ci, że no, ja znam ten tekst, przecież gramy go już 300 razy, wczoraj zagraliśmy 300 raz przez 8 lat. I no to jest tekst, to tam jest, co chwila jest prawda, śmiech, prawda. To jest tak napisane, to ja mówię, no wystarczy postawić kamerę i tu nie trzeba naprawdę Polańskiego, żeby to zażarło. Ale ktoś musi wpaść na ten pomysł, żeby to sfilmować. Ale ja bardzo lubię takie filmy. Takie sztuki teatralne. Nie wiem, czy masz coś takiego, bo ja zauważyłem, że czym jestem starszy, tym bardziej mnie interesuje ten dialog i człowiek w filmie, a tym mniej wybuchy. Właściwie wybuchy już mnie niczym nie są w stanie zaskoczyć. Wybuchy może nie, ale... To pościgi, wszystkie ale, a mnie to, a ja to lubię, bo patrzę i sobie myślę tak, kurde, ja nigdy w czymś takim nie zagram. Nigdy nie dotknę tej technologii, z którą oni są na co dzień, wiesz. Opowiadał mi teraz Tomek Kot, jak robią, nie wiem, czy mogę to mówić w ogóle, bo teraz robią, Kleksa robią nowego. A, to możesz. I tam jest dużo właśnie scen robionych. Maciek już u mnie o tym opowiadał, tak? że robią. Na green screenie jest dużo scen robionych, tak jak w Ameryce, że jesteś podpięty, wisisz, musisz sobie wyobrazić. Komputerowiec pokazuje ci na komputerze, jaki będzie ruch, wiesz, kamery, gdzie się będzie poruszał, jak będzie latał, fruwał. I ty musisz się do tego ruchu dostosować, jesteś podpięty, to się potem wymazuje, te linki, wiesz, i tak dalej. I on mówi, i to jest doświadczenie. Ja bym chciał czegoś takiego spróbować kiedyś. Bo większość filmów Marvela, aktorzy w ogóle raz, że nie widzą siebie, dwa, że grają w jakichś specjalnych kombinezonach. I na zielonym tle, wiesz, skaczą z zielonego materaca na drugi materac, a potem widzimy, że skaczą gdzieś na jakiejś wodzie, tu wulkany wybuchają, bracie, no to jest niesamowite dla mnie, wiesz, jak obraz dalece może nas oszukać. I teraz pytanie, no tak, no to jest Matrix dla mnie, wiesz, to stworzenie nowego Matrixa, bo sobie potem wracasz do życia normalnego i mówisz, kurczę, może by to jakoś przesunąć, ten budynek tutaj, żeby nie stał, bo brzydki jest. Nie wiesz, że to można wszystko w filmie możesz zrobić, nie zamalować i masz zupełnie inną rzeczywistość. A wracasz do życia zwykłego i mówisz, kurde, Matrix czy nie?
Tylko że problem jest w tym, że czasami te wszystkie wygłupy potrafią przysłonić historię, dobry tekst, albo nawet ja mam takie wrażenie, że czasami jak Hollywood szczególnie pójdzie w takie koszty potworne, to oni zrezygnują z dobrego dialogu chociażby dlatego, żeby sobie nie skreślić jakiegoś rodzaju widza, żeby kogoś nie obrazić, żeby nie tamto, żeby nie śmamto. A nie, ja uważam, że oni mają dobrze wychowanego widza na dobrych dialogach. Tam dialogiści biorą za to ogromny szmat. Przykład Deadpool. Lubisz ten film? Uwielbiam. No, widzisz. To jest no jeden z nielicznych filmów w tym stylu, które uwielbiam, a tak jak byłem fanem jako dziecko komiksów, ale dlatego, że podobnie jak ty wychowałem się w komunie i były one dla mnie po prostu czymś kolorowym, gdzie u nas brakowało kolorów najzwyczajniej w świecie. Obrazków. Kolorów, w ogóle kolorów. Jak nawet ktoś mi kiedyś powiedział z zagranicy, że był w Polsce, a nawet nie wiem, czy to jakiś aktor nie był, że w czasie komuny powiedział pierwszą rzecz o Polsce. Szaro. Kolory. To było pierwsze. No, ale ja to zawsze mówię, w Polsce jest szaro, nawet ptaki są szare. Gdzie jedziesz, gdzie jest ciepło, masz kolorowe papugi, to się wszystko mieni kolorami. U no nas wróbel szary, wrona czarna, bracie, kawka, gołębie. Nie, gołębie tak. Mają fajne tutaj takie kolory, przebijają. No to musiałbyś zapytać gołębie i tak się przyglądać. Ja się kolory przyglądam, zobacz. Jak się ten... Ale gołębie są brudne, okropne. Ja nie, mi się nie podobają. Te. A ja je no, uwielbiam. Popatrz, no, gołębie lubi. No, tak. Ja lubię gołąbki tylko na obiad. No, a ja lubię gołębie. Ja byłem, słuchaj, w Warszawie. Stary, w Krakowie chcą wytruć wszystkie gołębie, wpuścić nowe, bo one się od pokoleń... No jak? No. Rodzą się już kaleki, bo one ze sobą się rozmnażają, bracie. No. Rodzą się bez nóżek, bez skrzydełek. Za chwilę, wiesz, będą się rodzić tylko same dzioby, żeby wpierdzielać to ziarno, które mają za darmo. Wiesz, i tam jest taki pomysł, zresztą no, ludzi, którzy się zajmują przyrodą i są ochroną przyrody, że niestety no, trzeba będzie wpuścić nowy gatunek, nowe geny, bo te już się tak zastały, że możemy tu zawinąć. Tak. Wiesz? Czyli z gołębie zrobiły sobie system jak na jakimś dworze królewskim, gdzie wszyscy dobierają się w pary w zbyt zamkniętym... Hohenzollernowie tak mieli, pamiętasz? Rodzili się potem, mieli duże dłonie, rozrośnięte szczęki i stopy im rosły, wiesz. Bardzo wiele tego typu rodzin miało takie problemy. Chyba rodzina Borgiów też... Ale o Hohenzollernach to nawet widać na portretach, wiesz, że oni są tacy, wiesz, zmutowani. No, niestety tak to jest, jak się chce majątek utrzymać w jednej rodzinie. No, wystarczyło zrobić celibat i byłoby lepiej. Celibat ma też swoje minusy. No, ale da więcej plusów. Ty żyjesz w celibacie, jak sobie powiedzieć? Żartuję. Ja jestem rozrzutny, a nie oszczędny. Także ja nie muszę żyć w celibacie. Okej. Okay. Ja mam do ciebie takie pytanie. Czy ty uważasz siebie za dobrego aktora? Ja siebie uważam za zajebistego, pracującego aktora. Zawsze jestem punktualny, zawsze jestem przygotowany do pracy i staram się każde zadanie aktorskie wykonać najlepiej, jak umiem. Mhm. A ocena efektu, no to już jest ocena widza. Najpierw ocenia to reżyser, wiesz, z producentem, a potem widz jest tym bezwzględnym jurorem, który decyduje, czy chcecie oglądać, czy nie. I to jest... Ale widzowi też nie wolno schlebiać, trzeba widza szanować, trzeba szanować jego inteligencję. I to, co powiedziałeś o amerykańskim filmie, że oni pójdą w efekty i zapomną o dialogu, to nie wierzę w to. Ja myślę, że to jest niemożliwe. Nawet w takich filmach marvelowskich oni mają, wiesz, mają tak genialne dialogi, że to można spaść z krzesła, skojarzenia, wiesz, no widać, że ktoś umie. Nie zgodziłbym się, jeśli chodzi o każdy marvelowski film. Duża część z nich jest nudna jak fakizem. Tak. Deadpool, no to podałeś przykład czegoś na trójkę. Czekam. No ale to jest też zasługa głównego bohatera, bo ten aktor ma tyle wdzięku. Ja uważam, że w filmie zawsze wygrywał i będzie wygrywał wdzięk. Kiedyś Adam Hanuszkiewicz mówi, stary, możesz mieć trójkę, czwórkę, możesz lepiej powiedzieć wierszyk czy prozę, mówi, ale jak nie masz wdzięku, to się nie pchaj na scenę.
A co to jest ten wdzięk? Nie wiem. No właśnie. No ale wiesz, no jest coś takiego, że z kimś dobrze ci się obcuje, a z kimś innym gorzej. No tak, ale też jednym ludziom, z jednymi się dobrze obcuje, z innymi nie, a inni ludzie. Ale generalnie jest powiedzą, coś takiego, że to super gość, u aktora jest nie do zniesienia byłoby to, gdyby był takim człowiekiem, którego nie chce się słuchać. Nie? Są tacy, przychodzą do towarzystwa i chcesz zrobić wszystko, żeby już stąd spierdzielić, bo przyszedł ten cymbał, nie? I zaczyna coś gadać po swoim. No to u aktora to jest coś, co go by kompletnie skreśliło. Myślę, że jednak do tego zawodu przychodzą ludzie, którzy mają to coś, co przyciąga uwagę. I wdzięk jest jednym z elementów. No, no, to się czy mówi, też charyzma. Wdzięk i charyzma to jest to samo? Nie. No właśnie. Nie. Bo aktor nie musi być charyzmatyczny, tak jak Boguś Linda. Może mieć kupę wdzięku, jak Will Smith i wiesz. I przecież jak ja zobaczyłem pierwszy raz Willa Smitha, tak naprawdę to był Wild Wild West. Mhm. I jak zobaczyłem, ile ten facet ma wdzięku, że go się kocha po prostu, wiesz. Kurczę, to późno Willa Smitha zobaczyłeś. Późno. Bo wiesz, on ja w Bel-Air grał serialu. Nie widziałem. Fresh Prince from Bel-Air. Tak, ja no, znaczy widziałem, obiło mi się oczy, ale to nigdy jakby te seriale mnie nie wciągały, tak. Ja jestem słaby byłem w tamtych czasach w te rzeczy. A ja w tamtych fabularnych czasach ja też tego nie oglądałem. Tak naprawdę chyba nie tak dawno temu wjechało to bodajże na Netflixa albo no, na jakąś jedną z platform. No i wtedy trochę obejrzałem, ale ja nie przepadam za sitcomami, więc jakby nie zrobił na mnie wrażenia. Wiesz, że ja paradoksalnie ja też nie, jak ja widzę sitcom, to mi się przełącza samo. No ale popełniłeś jeden sitcom. Jesteś zadowolony z tego czy nie? Ja bardzo. Tak? No tak, jak teraz ostatnio właśnie się gdzieś natrafiłem na jakieś fragmenty, wiesz, na YouTubie i to przykuło moją uwagę. Mówię, kurde, żebym tak nie umiał jak kiedyś. Kurczę, a mi się wydawało, że sitcom to jest miejsce, gdzie jeszcze na przykład amator, aktor znajdzie swoje miejsce, a w prawdziwym filmie będzie dużo trudniej takiej osobie się znaleźć. Wręcz przeciwnie. Naprawdę? Oczywiście, że tak. No ale w sitcomie można przegrywać pewne rzeczy, a w kinie jednak chodzi wyważenie tych. Wiesz, no wczoraj rozmawiałem z moim operatorem i reżyserem, z Grześkiem Kuczeliszką, z którym zrobiłem serial. I on mówi... Czekaj, o czym to mówiliśmy? O sitcomie, czy że w sitcomie uważasz, że... Nie, no bo to jest, widzisz, to jest tak jak z opowiadaniem żartu, on mi mówi, widzisz. Oglądasz film, na przykład Killer, prosty film, bracie. I ktoś inny by opowiedział ten film, to by był film nie do zniesienia. A opowiedział to Julek Machulski, to jest przebój. Tak samo jest z sitcomem, trzeba umieć opowiedzieć żart. I to nie jest tak, że przyjdzie sobie amator i zrobi i to będzie super. I lub facetów, którzy się zajmują żartem na co dzień. Kabareciarzy, tych youtuberów czy stand-uperów próbowało swoich sił w filmie i co? I nic. Eddie Murphy, no, nieźle mu wyszło. No Eddie Murphy to raz, teraz jest cała masa komików, którzy Ty mówisz o amerykańskich, no wiadomo, że ich było pełno, bo przecież Will Smith też stał na scenie i gadał, ale w Polsce jest to nie do zrobienia, bo próbowali kabareciarze robić filmy i to było okropne. Oprócz jednego mistrza, uważam, że on jest świetnym aktorem. Ja mam jakąś dziurę w głowie. Ja nie mam się te... Nie mogę sobie... No, ten, ja mam cały czas tak... Z Ucho prezesa. Aha, no... Kto grał główną rolę? Oj, nie powiem ci, bo ja mam zawsze problem z nazwiskami, ale Ucho prezesa fajnym kabaretem było, wręcz sitcomem. Ale dobrze trochę zagrane. Dobry, i Mikołaj dobrze zagrał i Robert Górski. Mhm. No, to jest para, wiesz, akurat bardzo dobrze przygotowanych aktorsko. Oni się sami tego nauczyli, podejrzewam, bo wiesz, bo to ciężko jest. Można się samemu nauczyć, okazuje się, metodą prób i błędów. Ale wiesz co, a czy ty zauważyłeś, że w rolach, ci, którzy grają w rolach komediowych w Ameryce, to zdecydowana, nie wiem czy większość, ale z połowa, tak pi razy drzwi, tych ludzi była stand-uperami.
Tak. Woody Allen, stand-upper. Chris Rock, stand-upper. Eddie Murphy, stand-upper. No, Jim Carrey, stand-upper. Jejku, kto popełnił samobójstwo? No właśnie, o nim myślę, jeszcze nie mogę przypomnieć nazwiska. Williams... Will... Nie, Will... Kurde, ale wstyd. Wstyd. Super znana osoba. Ale ja niektórych moich ulubionych aktorów potrafiłem nie znać w ogóle, jak oni się nazywają i się porozumiewałem tak, wiesz, ten, który grał w tym filmie. Podobny do tamtego. Tak. I po prostu no, najważniejsze były dla mnie Pani Doubtfire, no. Tak. Grał, no, Jezus, przecież... Robert Williams? Nie. Robin Williams. Jest, no, genialny. Strasznie, no to on stand-uper, on zapełniał największe sceny w Stanach. No. A ja rozmawiałem ze stand-uperami w Polsce o tym i oni na przykład twierdzą co innego, że nikt im nie daje szansy i nikt ich nie dopuszcza do tego kina, że oni bardzo by chcieli spróbować swoich sił. Ale oni przychodzą na zdjęcia próbne, wiesz, i po prostu nie wytrzymują tego etapu. Tak? Tak. Nie dają rady? No nie. Fajnie się mówi, wiesz, ale no co znaczy dać szansę. No wyobraź sobie teraz, że masz 6 milionów na film i teraz w głównej roli obsadzisz faceta, który nigdy tego nie robił. No, wiesz, no tak samo było w Przykillerze, no miał albo, no była taki pomysł, żeby to zagrał Szymon Majewski. Nie wiem, czy on jest... Ale wiesz, no to jednak jest materiał do zagrania, tam wiesz, to nie jest wygłup. Albo robisz film, który jest prawdopodobny i tym mamisz widza, wiesz, bo to mnie najbardziej pociąga w kinie, że wierzysz w historię, nie? Albo od początku pokazujesz, uwaga, będziemy się wygłupiać. I ja na przykład nie lubię takiego podejścia do filmu, że jak już wchodzę i już do mnie oko puszczają, że to będą jaja. A no kurde, no najpierw zrób, żeby były jaja, a nie uprzedzaj mnie, że to tak jak dlatego nie lubisz sitcomów, bo ci każą śmiać się tam, gdzie oni się śmieją. Wiesz co, mało który sitcom lubię, chyba coś tam się zdarzało, ale ja nie lubię ich dlatego, że dla mnie w większości przypadków te, powiedzmy, serie są trywialne i są takie dla wszystkich. Ja nie lubię rzeczy dla wszystkich. Jedną z nielicznych takich produkcji, którą doceniłem, też nie na samym początku, to jest Big Bang Theory, teoria wielkiego wybuchu Polski, która jest dla wszystkich. Jakoś tak to uszyli, że cholera jasna, mi się to też podoba, mimo że ja lubię tak trochę bardziej pieprzne potrawy, że tak powiem metaforycznie. Natomiast on jest niby potrawą taką lekką, ale mimo wszystko bardzo smaczną. A ja się zapytałem o to, czy uważasz siebie za dobrego aktora, bo ja muszę ci powiedzieć, że ja się przekonałem do twojego aktorstwa Ślepnąc od świateł. I były pewne role, których ja nie kupowałem, gdzie dla mnie one były na przykład przerysowane. A Ślepnąc od świateł, to obejrzałem i mówię, kurczę. No bo to jest zależy, to wszystko zależy od tego, co oglądałeś i od tego, co mi dawali, bo ja jestem przekonany, że na 100 filmów, ponad 100 filmów, które zrobiłem, no to na pewno znalazłbyś coś dla siebie. Tylko też nie oglądasz wszystkiego, bo to się wszystkiego nie da. Się nie da obejrzeć, ciężko mi jest no, a ja musiałem wszystko zagrać. No. A obejrzałeś wszystko? No musiałem tam paru rzeczy, nie. A masz takie filmy, których nie obejrzałeś? Ja mam taki jeden film, który zobaczyłem w telewizji i byłem zdziwiony, że w nim grałem, bo nie pamiętałem. Tak? To powiesz jaki? No, tak, Polish Crash, polsko-niemiecki, znaczy niemiecko-polski. Przyjechali Niemcy robić film, potrzebowali paru aktorów i z polskich aktorów zagrał Mirek Baka, Piotrek Machalica i ja. I ja tego nie pamiętałem w ogóle tego. A czy to Ślepnąc od świateł, to twoja rola to jest o Kubie Wojewódzkim? Tak no, się tak mówiło w kuluarach, tak się mówi. Nie w kuluarach, nawet publicznie się tak mówiło. No, same skojarzenia, wiesz, że główny bohater jest gwiazdą stacji, ma swój program, że cała Polska go kocha. Potem jest to, że zabija człowieka na pasach. To jakby się skleiły, dwie osoby nam przychodzą na myśl z naszego podwórka. To jest Wojewódzki i Darek, który Krupa, nie? No to jakby z siłą rzeczy to się kojarzy, ale trzeba by zapytać autora, no, czy to miał na myśli, ale myśmy na planie w ten sposób nie... Nie myśleli nie. O tym. Okej. Okay. A będąc przy tych
zarobkach. Z punktu widzenia, ty powiedziałeś, jestem aktorem dobrym, staram się, jestem punktualny, przykładam się, ty powiedziałeś, jestem aktorem pracującym. Ja uważam, że oczywiście mogą być różne definicje danego słowa, ale uważam, że jesteś absolutnie w Polsce gwiazdą, jeśli chodzi o aktorstwo. Jakbym się zapytał, takie postawił pytanie jakimś przypadkowym osobom, to kto, wymień gwiazdę polskiego kina, myślę, że w większości wypowiedzi ludzie wymieniliby ciebie, więc... Pewnie tak, ja też się z tym mierzę w tej chwili, bo czasami mam takie wrażenie, że z racji wieku, z tego, co zrobiłem, wiesz, to już ludzie do mnie podchodzą tak, nawet w pracy, młodzi aktorzy, uh-huh. wiesz, z takim szacunkiem, z takim... Trudno mi złamać bariery, wiesz, żeby się czuć tak po koleżeńsku, wiesz, że oni już ten dystans... A to dobrze, niech trochę tak będzie. Bo kurde, mnie też wkurza druga rzecz, jak przychodzą na przykład młodzi, nagle im się wydaje, że oni, ja akurat bardziej znam środowisko muzyczne, i gdzie oni przychodzą i takie gdzieś w ich sugestiach pewnych jest takie coś, jak oni by coś wiedzieli dużo lepiej, i wtedy nagle człowiek tak siedzi i mówi: stary, a ty nie wiesz, że to, co, o czym ty mi mówisz, co jest nowe w twoim pojęciu, to było 30 lat temu na przykład. I to budzi czasami we mnie taki lekki uśmieszek. No wiadomo, młodość ma zawsze swoje prawa. Więc ja uważam, że ta estyma to jest właściwe zachowanie. Czemu nie? Ale ja jeszcze będąc trochę, miałem poruszyć jedną rzecz, jeśli chodzi o te same zarobki. Ty miałeś w którymś momencie taki, nie wiem, czy to był skandal, czy nie skandal, ale gdzieś reklamowałeś jakieś produkty do, nie wiem, czy to były patelnie, czy garnki, czy coś takiego. Czy to było potrzebne tobie, czy to był jakiś moment, że... No to właśnie powtórz jeszcze to, co słyszałeś. Słyszałem to, że uczestniczyłeś w reklamowaniu garnków, bo nie, tak to się... No właśnie, nie uczestniczyłem w żadnym reklamowaniu garnków. Mhm. Okej, okay, no dlatego ja się pytam. No nie, właśnie. Nie mówię, że tak było, tylko pytam ciebie o to. No, dla mnie pytanie jest inne, tak naprawdę faktycznie. Czy nawet cokolwiek miałbyś wspólnego z tym biznesem, czy, bo w moim pojęciu takiego widza, to ty cały czas grasz. A czy faktycznie to... w twoim karierze był moment, w którym ty na ja mam coś takiego jak swój kabaret. Na przykład dzisiaj się, jak się pożegnamy, od 15 wsiadam w auto, jadę do Gdańska. Mam stand-up swój taki. I ja ten stand-up wykonuję albo jako imprezy biletowane, albo jako imprezy firmowe. Że jest firma, która cię zaprasza, żebyś wystąpił dla nich. Ja takich występów robiłem, bo teraz już bardzo rzadko to robię, ale robiłem 100 rocznie. No i wyobraź sobie, że pracujesz dla 100 firm rocznie. I jedną z takich firm była firma, która sprzedawała garnki. Ja nie wiem, co robi firma, do której jadę, wiesz, i która ma ten... A ponieważ była walka firm, które sprzedają garnki, no to jak najlepiej pokazać ten... No, akurat na tej występował Pazura, Kryszak, Bałtroczyk, Grabowski, wiesz, i dostało nam się po głowie zupełnie rykoszetem, wiesz, nigdy w życiu nie reklamowałem, ani nie sprzedawałem garnków, więc wiesz, jak ja to zacząłem czytać o sobie, a wiesz, ile kosztuje w gazecie takiej codziennej, kolorowej, artykuł wtedy kosztował, żeby o tobie źle napisać? 5-10 tysięcy złotych rzucam. 7. Wtedy 7. No to czyli całkiem byłem w widełkach. Złapałeś się. Ale bo ja słyszałem gdzieś o tych PR-owych stawkach. No a potem są już, wiesz... Czyli bardzo mało, żeby kogoś oczernić. Tak, bo oni, wiesz, walczyły ze sobą te firmy garncarskie, wiesz, i wykorzystano nazwiska nasze po to, żeby wygrać, nie? A oczernić drugą stronę. A myśmy dostali rykoszetem. Do tego stopnia, że ty dziś po 15 latach, bo ty mówisz tam po 10.
Tak, bo to jest jedna z rzeczy, jak ja rozmawiam z moimi rozmówcami. Kiedyś mniej się przygotowywałem, dzisiaj nie przygotowuję się perfekcyjnie, bo dalej chcę, żeby to była rozmowa, a nie wywiad, ale robię dużo większe sprawdzenie tematów i mam zawsze takie coś, że pytam się znajomych. Mówię, wiesz co, a będę rozmawiał z tą osobą. A to zapytaj go o garki. Tak. I druga rzecz... Tylko ja wiesz, już tyle razy na ten temat odpowiadałem, że widzisz, że szybciej dociera do ciebie kłamstwo na ten temat, niż prawda, którą ci mówi osoba bezpośrednio w to tym zainteresowana. Dlatego tą osobę pytam, a nie mówię, że było tak. To teraz wyobraź sobie, że ciebie pytają taką rzecz, kurwa, 10 lat. No, można dostać szału? Nie. No, ja dostaję. A ja nie, bo ja mam taką rzecz. Jestem aktorem, rozmawiasz z aktorem, jesteś gwiazdą, jesteś tego, za chwilę mówisz, ty i garki sprzedawałeś. I to mnie na przykład, zawróćmy tutaj na ten świat, dobra? I to mnie trafia szlak. Wiesz, i rozumiem też teraz, nie wiem, polityków czy jakichś innych tych, że powiedzą coś, mówią w wywiadzie 4 godziny, a potem wyciągną im jedno zdanie, bo tam się gdzieś cuknęli. Mój kolega taki poszedł do Pulsu Biznesu, ekonomista bardzo dobry, wiesz, i tam pomaglowali 2 godziny. A potem opublikowali jedno zdanie, gdzie się pomylił. No i wyszedł na idiotę. No, więc wiesz, no ja... To jest tak zwany clickbait i tak się robi tytuły w mediach. Zresztą powiedziałbym, że dużo mocniej ale w dzisiejszych czasach niż kiedyś. Tak, najgorsze jest to, że ktoś coś napisze, drugi dziennikarz tego nie zweryfikuje, tylko przepisuje po nim, dodając swój własny komentarz. I to się tak, bracie, międli, że za chwilę z takiej wiadomości masz jakąś bryłę, której nie jesteś w stanie już rozbić. Żadnym słowem, żadnym argumentem. Pamiętasz taką historię? Powinieneś pamiętać. Była taka bajka Miś z okienka. Była taka legenda, no ale to nie, bajki nie musisz pamiętać, ale czy pamiętasz historię? Nagrywa się? Tak. Była taka historia, że rzekomo ta bajka się kończyła w ten sposób, że zamykało się okienko i znikał pan żywy i bajka. I on coś pobluzgał? I tak, i była taka legenda, że już były napisy, a otworzyło się okienko i najebany aktor mówi, a teraz dzieci pocałujcie Misia w dupę. Tak. I co, to nie było tego? Nigdy. Naprawdę? Nigdy. Kurde, a ja tym żyłem. Cała Polska do dziś wierzy, że coś takiego miało miejsce, a to było niemożliwe, to po pierwsze. Po drugie, rozmawiałem z trzema panami, którzy prowadzili tę audycję, bo nikt nie... Ale wiesz, co jest najgorsze? Że każdy będzie ci przysięgał, że to widział. Nie, ja tego nie widziałem. Stary. Ale a ci powiem więcej. A ci powiem więcej. I bardzo się z tego cieszyłem. Tak. No ale nie, ale mówię, że ja znałem ludzi, którzy się przysięgali, że to widzieli. Tak? I po wielu latach ja zrobiłem dochodzenie swoje prywatne na ten temat i wszyscy panowie powiedzieli, panie Czarku, to jest jeden wielki pic na wodę, nieprawda. Ktoś sobie wymyślił, a ludziom się takie plotki podobają. Więc teraz, wiesz, to, że ja sprzedawałem garnki, to znajdziesz dziesiątki ludzi, którzy powiedzą, że widzieli mnie z garnkami, jak sprzedawałem. Okej, znaczy nie okej, ale... No, rozumiesz, no dlatego ja... Dlatego o to chciałem też zapytać, ale jedną rzecz widziałem, którą nie wiedziałem do końca, jak do tego podejść, gdzie ja mam... Zawróć i pójdziemy jeszcze raz prosto kawałek. Okej. Ile mamy czasu jeszcze? No to ciebie się pytam, bo ja to mam czas, ja mam... Tak, żebyśmy w pół dobyli pod domem, to ja będę patrzył, dobra? Dobra. Widziałem taką twoją... Nie wiem, jak to nazwać, bo wyglądało to jak reklama, ale to nie była w sumie reklama. To było przemówienie o tym. O różańcu. Jest ta woda gdzieś? Jest, to zaraz. Poczekaj, sięgnę. Sięgniesz? Masz rękę? Bo jest po skosie. Słuchaj, są dwie, musisz jedną. Dobra, sobie wyciągnę. Wydobyć. I co z tym różańcem? Ku czemu był ten film? Była akcja, poproszono mnie, żebym wziął w tym udział, zachęcił do tej akcji. Ja to zrobiłem. A ty odmawiasz różaniec? Co? Tak, tak. Tak? Tak. A co ci tu daje? Czemu? Bo... Nie wiem, wyciszam się, jest mi lepiej, spokojniej. To co to jest? To medytacja to jest? Czy...
Ku czemu to służy tak naprawdę? No ale czemu służy modlitwa? No nie, nie. Modlitwa za... Jedni się zastanawiają, medytują, drudzy się modlą, trzeci robią jeszcze co innego, czy inni chodzą na ryby. No wiesz, no każdy robi coś dla siebie. No ja sobie to robię tak, bo wierzę w to, że tak się powinno robić. I czemuś służy modlitwa? No temu, żeby się wyciszyć, żeby powiedzieć absolutowi, w który wierzysz, że jestem, dziękuję za to, że jestem, jest wszystko w porządku, pamiętam, jestem wdzięczny za to, że jestem. No więc trzem rzeczom służy modlitwa. Dziękowaniu, przepraszaniu i proszeniu. Ja nie proszę, wiesz, bo to... No bo to niby nie wypada, ale wiadomo, że na samym ale wiadomo, końcu, że na samym końcu, każdy... jakbyś mógł, to mi daj. No. Słuchaj, a jak jest z twoją wiarą? Bo ja ci powiem coś takiego, ja rozpatruję siebie jako osobę uduchowioną, natomiast, to znaczy poszukującą, chciałbym wiedzieć, że życie ma sens w ogóle. Nie jestem tego o tym przekonany. Natomiast jednak ja na przykład jestem wrogiem religii, jak szczególnie dogmatów. Mi to bardzo przeszkadza coś takiego, że ktoś mi mówi, a to było tak, i pewne mitologie w religiach są przekazywane jako dogmaty. Kiedyś słyszałem taką dyskusję z księdzem, gdzie redaktor, dziennikarz użył stwierdzenia mitologia chrześcijańska i strasznie o to miał pretensje ksiądz, a z drugiej strony jak się zada pytanie, no dobra, okej, to co, że ziemię stworzył ten pierwszy był Adam i Ewa i mieli związki kazirodcze i tak dalej, to nagle zaczyna się, no nie, bo to jest pewna metafora do czegoś tam, no i tutaj... No to trzeba wiedzieć, że to jest metafora, no, trzeba być idiotą, żeby nie wiedzieć. Żeby no nie, w kościele właśnie tego nie mówili, ja chodziłem do kościoła. A ja do innego dzieckiem. Chyba chodziłem, bo ja rozumiałem to jako metaforę. Ale wiesz co, bardzo chętnie bym o tym porozmawiał, gdyby nie to, że mam kontrakt, który mnie ogranicza w tym względzie, ponieważ nie wolno mi rozmawiać na tematy światopoglądowe i tematy polityczne. Tak. Co ty mówisz? No. Co dlatego to jest za kontrakt? Dobry kontrakt. To jest dobry kontrakt. Powiem cholera, ci, że, jasne. Powiem ci, aż tak dobry, że co byś nie powiedział na temat światopoglądowo, zawsze dupa z tyłu. Więc wiesz... O cholera, to ci powiem, mocne kontrakty. Dobre, teraz wszyscy tak wymagają. O cholera, to jest straszne. Ale powiem ci, że, co ty mówisz? Że Kościół zawsze się mierzył z tym samym, pamiętasz... rozmowy między panem wójtem a plebanem. Przecież ona ma ze 300 lat, czy 400. Więc wiesz, jest jak jest. Było tak, jak było. Gdzie ona była? Nie, to nie była w Chłopach. Gdzie... Nie, to jest dużo wcześniej. Pan wójt i pleban. Nie wiem, w szkole chyba może to miałem, już nie pamiętam. Musiałeś mieć w szkole. No, mogłem mieć. Chociaż jak do komunistycznej szkoły chodziłem. Nie, to właśnie takie... tym bardziej. Tak? No bo na plebana było. No to... Aha. Nie, no, pamiętam tylko ten. Słuchaj, ale ten kontrakt to mnie zasmucił. To nie jest fajne. Fajne, a mi się podoba. Że kurde, za to, że z kimś robisz deala, ktoś może ogranicza twoją wolność wypowiedzi? Nie, to nie jest ograniczenie, to jest wymóg. Albo się decydujesz na to, albo nie. No, jest pewne. No, ale ja się decyduję, bardzo mi się to podoba, bo nie muszę, wiesz co, nie muszę cały czas międlić tego samego przez cały czas. Pytasz mnie, to ci odpowiadam. Dlaczego tak było? Bo było tak. I już. A ty mnie pytasz teraz o Kościół, o ten, a ten... Bo mnie to interesuje. No to mnie dobrze. Bardziej interesuje... To się przykład... cieszę, że cię interesuje. Mnie też interesuje. Mnie na przykład w wielu przypadkach bardziej interesuje to, że dana osoba właśnie, jej struktury moralne, jej zapatrywania... No jakie mam struktury moralne? Mam takie. Mam żonę, dzieci... jestem wierny pewnym zasadom takim podstawowym, dekalogowi przede wszystkim. Szanujemy siebie nawzajem, kochamy się. To jest, no, po co więcej? No, bo pracujemy ciężko. Zaczyna od jednej rzeczy się. Nie wiesz, słyszałeś kiedyś, żebym obgadywał kolegów, o kimś źle powiedział? No wiesz, my się tak nie znamy, żebym ja mógł powiedzieć... No ale nie, ale w wywiadach czy gdziekolwiek, no bo wiesz, bo to wiadomo, że prywatnie to możesz mieć różne zdanie na temat różnych ludzi, ale generalnie ja nigdy nie byłem skłonny wypowiadać się na głos o sprawach, które dotyczą innych ludzi. Ja często dostawałem takie,
takie propozycje, żeby skomentować, bo tu kolega się rozwodzi, a któryś tam zostawił dziecko, a trzeci zrobił coś. Nigdy nie zabierałem na ten temat głosu, dlatego że uważam, że to jest tylko napędzanie spirali nienawiści, wiesz, to nakręcanie takie, wiesz, niebezpiecznej i ten, zauważ, że u nas, jak jest jeden temat, się zacznie i ktoś odpowie, to, to natychmiast się robi serial z danego tematu. Uważam, że nie zgodzę się tylko z jedną rzeczą, z samym początkiem tej wypowiedzi u nas. Uważam, że tak nie jest u nas, uważam, że tak jest w całej masie krajów. Tak, i że nie, Polska, bo rozumiem, że mówiąc u nas, mówisz o Polsce. Tak, tak. A nie, Polska... ja mówię u nas, jeśli chodzi o moją rodzinę, że u nas w domu są zasady. Są zasady, jest szacunek, wiesz, i zrozumienie, ale też jest olbrzymia tolerancja, wiesz. Ja tak jak mówię, ja nienawidzę czegoś krytykować, jak tego nie rozumiem do końca. Wiesz, chciałbym wysłuchać jednej, drugiej strony, wyciągnąć wnioski, ale kłócić się na jakiś temat, czy opowiadać się po którejś ze stron. U nas, zauważ, że u nas zawsze są strony konfliktu, a nigdy nie ma dialogu. To mnie strasznie denerwuje. Chyba jest coraz więcej dialogu. No są na przykład takie debaty ateistów albo agnostyków z wierzącymi. Są takie rzeczy, uważam, że są dosyć ciekawe. Lubię czasami sobie coś takiego obejrzeć. Sam prowadziłem takie rozmowy. Miałem na przykład rozmowę z księdzem i no i tyle. No była to mimo wszystko jakaś debata. No, ja byłem przeciwko czegoś albo za czymś, on tak czy inaczej, ale rozmawialiśmy dalej, nie pobiliśmy się pod koniec, ani nikt nikomu nie ubliżał nawet w jakiś tam nie wiadomo, zregulowany sposób. Ale też nie można wymagać od Kościoła, żeby nagle zrezygnował z dogmatów, bo ci się nie podobają. To są sprawy wiary. Wiesz, to jest tak jak z telewizją, nie podoba no nie, ci się, przełączasz tutaj... kanał. Jak teraz jest bardzo dużo odejść, tak powiem, z Kościoła, apostazji i tak dalej. I to jest sprawa wyłącznie osobista, wiesz, nie wiem, czy to czasami moda jest taka, że wiesz... Chyba nie moda, bo to dosyć skomplikowane. Myślę, że to są... Tam skomplikowane, ty wszystko komplikujesz. Ja? Bo wiara to rozum skomplikowany, ty nawet nie wiesz, jak ludzie prosto reagują. O ty, kurde, taki śmaki, to ja odchodzę. I poszedł. I wiesz, Nie ja wierzę przykład, w to, no. Że ty jest jako osoba uduchowiona, to tak do tego podchodzisz, ale wiesz, generalnie na temat Kościoła najwięcej mają do powiedzenia ci, którzy do Kościoła nie chodzą. Więc ja wiesz, chodziłem to, bardzo dużo. No ale chodziłem, mówisz, w czasie przeszłym. Ale tak, nie chodzę. No właśnie. Znaczy nie, chodzę. Cały czas chodzę do kościołów, jak jestem... Zwiedzać. Tak, dokładnie. Uważam, nie, że są przepięknymi dziełami sztuki. A nie idziesz po słowo, żeby nie, słowa bo Bożego. Nikt tam nigdy w życiu nic nie powiedział. Ja straciłem moją wiarę, gdyż zacząłem słuchać. Bo ja ale jestem... to jesteś pewien, że to był kościół tam, gdzie słuchałeś? Tak, ja byłem w bardzo wielu kościołach, ponieważ w mojej rodzinie Skręćmy robiło prawo, się zrobimy, zdjęcia i myśmy robili zdjęcia w kościołach. Ja też robiłem, w wieku 15 lat już robiłem zdjęcia w kościołach. I jak byłem dzieckiem, to potrafiłem być w niedzielę na trzech mszach. I żeby się przestać tam nudzić, bo się nudziłem. Bo się przesyciłeś, ja taki, wiesz co, jak byłem chory, zjadłem makowca i zwymiotowałem i wtedy już nie mogłem mieć makowca. Za dużo chodzić do kościoła, Pan Bóg cię pokarał i dlatego teraz nie chodzisz. Pan Bóg mnie pokarał? No tak. A może nie ma Pana Boga żadnego? No, nie ma, no samo się zrobiło wszystko. No, a kto zrobił Pana Boga, który zrobił Pana Boga, który zrobił Pana Boga? A widzisz, no Pan Bóg. A tego Pana Boga kto zrobił? To ty nazywasz to Pan Bóg. To jest idea. To no jest wiem. Coś. Słuchaj, ty i ja nie damy rady tego odgadnąć. Nawet we dwóch. A może damy? Nawet a może dwóch. Kiedyś, a może kiedyś się okaże, i potem że... będziesz miał takie właśnie pytanie. A co się stało? Kto Pana Boga, jak Pana Boga, jak Pana Boga? To tak, kto było pierwszy? Jajko czy kura? I to jest takie... To nie jest to samo pytanie. No nie, to wiadomo. To nie jest to samo pytanie. To nie jest to samo, ale mówię, że ale jest zabawa ta sama, słowem i skojarzeniem. Więc wiesz... Na tym polega filozofia, wiesz. Ja lubię sobie tak pofilozofować, ponieważ mam widocznie chwilę więcej czasu niż ludzie, którzy są aż tak zapracowani, żeby nie mieć czasu na myślenie o niczym. Ja myślę, że każdy ma czas na refleksję. W Korei Północnej mało mają na to czasu. Kiedyś czytałem o takim przeciętnym dniu robotnika tam i tam nie ma czasu na filozofowanie żadnego. Tam jest czas, żeby zarobić na bardzo małą porcję ryżu, albo na nią nie zarobić tego dnia.
masakra. No tak, no, są ludzie, którzy takie coś mają. Słuchaj, nie będziemy filozofować, bo... Jak to mówił wojskowy, i tak tobie nie wolno. Nie filozuj, kotero oki. Proponuję tu gdzieś zawrócić. Tak? Powoli. A tam się nie da jakiejś meandrami przebić? Nie, musimy zawrócić. Dobra. Killerów 3. Słyszałem, że wraca projekt. Coś nie, ten projekt wraca od 25 lat, wiesz. No ale teraz tak się mówi o tym, że już podobno... Ale bo ja powiedziałem w wywiadzie, że myślimy, że chcemy, ja myślałem, że jest napisane jest, czy co. No jest jakiś tam pomysł, zręby pomysłu są, ale więcej to... Ale nie jest napisany nawet scenariusz. Nie, no skąd? To daleko. Lewy pas, weź to zawrócimy. Dobra, jasne. To daleko, cholera. Uszło to przyspieszenie. No tak. Ale teraz... Silnik wszystko no ma. Teraz dałeś. No jak tu w Boga nie wierzyć, bracie, jak to tak jeździ? Samo. Samo. Ja mam problem w ogóle przy wierzeniu z Bogiem w jednej... Dobra, już koniec. Już, kończmy temat. Ja pierdykam. Powiem tylko jedną rzecz. Będzie w definicji. Ja mam problem zawsze w definicji, bo ludzie się o to kłócą, a potem się okazuje, że nie myślą o dwóch różnych rzeczach. No. I to jest moim zdaniem duży problem. Gadają o dwóch różnych rzeczach. Jeden o absolucie, drugi o jakimś facecie z brodą, co siedzi na chmurce. I to jest mój chyba problem do religii, że za bardzo uprzedmiotowia... No, i to jest do mnie mój problem. Dobra, słuchaj, Killerzy 3 są w powijakach, a co jeszcze, to też jest stare pytanie, no ja nie zadam dzisiaj nie wiadomo jakiego interesującego pytania, które nigdy nie padło, ale wiem, że był sprzedany do Stanów ten. I co, i leży tam na półce i dziękuję, cześć, do widzenia? A tak, no bo nikt tego nie podjął, nie. Słuchaj, tu zrobimy tak. Tak, tu możemy, tak. Tak? Może musimy. Okay. No leży tak, bo to jest polityka firmy, podejrzewam, że Disney miał taką, nie wiem czy ma politykę, że jak jest w jakiejś części świata zjawia się projekt, który jest lepszy od ich projektów, to oni go po prostu wykupują, bo być może zrobią swoją wersję. A może nie. Bo ich stać. No pewnie, że ich stać. Więc na tym to polega, że oni to skupują, wykupują i mają. Słyszałeś, jest więcej takich polskich filmów, które tak sobie tam leżą na półeczce w Hollywood? Nie. Ten był tylko. No, film 25-lecia, wiesz. Widzowie wybrali. A... Jak to jest w ogóle z tym? Czy ty masz gdzieś w tyle głowy jeszcze jakieś takie na przykład marzenie, żeby gdzieś znaleźć miejsce, żeby gdzieś zagrać w Hollywood, czy nie? Czy to jest w ogóle poza... bo chyba marzeniem gdzieś takim podświadomym to każdego aktora chyba to jest. Czy ja się mylę? Wiesz, nawet były takie plany przed wojną, ale wojna to wszystko... Psła, ale nie będę to o tym mówił, bo to wiesz... Kurczę, no powiedz! Nie, bo to... Naprawdę? Nie, co ty... No ale to wiesz, to jest nie, bardzo dlatego, ciekawe. Ja wiem, że ciekawe, no ale to potem rozdmuchają to wszystko w nie wiadomo... Jako będę czytał jedne komentarze, przecież wiadomo było, że nie zagra. Nie czytaj komentarzy! Nie, czytaj. Czytasz? Nie, ja mam to po prostu w dupie, wiesz, czy ja będę w Hollywood, czy nie, dlatego, że mam 60 lat, więc jak gdybym się miał przejmować, to miał życie... Kurde, ja myślałem, że młodszy jesteś. No ja też. Ale się to tak jest super nawet. Wyglądasz. To ale powiem ci, że ja już karierę, życie mam... Ja, wiesz, jakbyś rozmawiał z 30-paroletnim aktorem, no to tak, to by było pytanie zasadne. Ale w tej chwili, wiesz, ja jestem marzycielem, pragmatykiem. Ja marzę o tym, co może się wydarzyć i wtedy będę mile rozczarowany, że spełniło się moje marzenie. A nie będę marzył o tym, żeby zagrać w Hollywood, bo co to znaczy zagrać w Hollywood? No stoisz na takim samym planie, masz taką samą kamerę, tylko musisz się męczyć po angielsku. No, no podobno kamery nawet są lepsze, bo przed chwilą kamery to żart, ale sam powiedziałeś, że chciałbyś zagrać w takiej technologicznie. Dużej... Tak. Chciałbym zobaczyć, jak to się gra, czy bym się odnalazł jako aktor w takim, wiesz, bo ja miałem zawsze problem ze zdjęciami próbnymi, z tak zwanym castingiem, bo wchodzisz, wiesz, do pomieszczenia, które jest całe białe, stoi kamera, stoisz na białym tle i masz sobie wszystko wyobrazić.
Wiesz, i to nagle, to ci się robi, ja byłem słaby na zdjęciach próbnych, bo ja się dobrze czuję, jak mam rolę zrobioną, czyli jestem w kostiumie, jestem ucharakteryzowany, stoję w odpowiednim pomieszczeniu, wiesz, wszystko na mnie pracuje na to, żebym ja był prawdziwy w tych okolicznościach. Mhm. A teraz i zastanawiam się, czy ja bym był prawdziwy w okolicznościach, kiedy nie mam nic dookoła, oprócz zielonego tła. Rozumiesz, o co chodzi? O tym mówię. Może trzeba zatrudnić, zastanawiam się, co trzeba, to jest inny rodzaj grania. To tak jak mówisz, czym się różni aktorstwo teatralne od aktorstwa filmowego, od aktorstwa kabaretowego, od aktorstwa dubbingowego, to się wszystko różni. Więc ja jestem ciekaw, czym się różni takie aktorstwo, wiesz, marvelowskie, gdzie jesteś na zielonym tle i praktycznie, wiesz, grasz z zielonymi przedmiotami, bo ci do ręki mogą włożyć wszystko, co chcesz, co będą chcieli i tak dalej, i tak dalej. Nad tym się zastanawiałem, a nie, że wiesz, czy moje marzenie jest zagrać w Hollywood. No pewnie, że z drugiej strony ci powiem, ja byłem aktorem bardzo popularnym w Polsce. Jesteś. Ale w takim momencie takiego, wiesz, piku, właśnie po Killerze, to było nie do zniesienia, wiesz, to przejście przez ulicę, czy pokazanie się w jakimś miejscu, to mnie bardzo ograniczało, nie mogłem nigdzie swobodnie się czuć. No ale chyba dzisiaj też, gdzie nie pójdziesz, to ludzie się oglądają. Jest, tak, ale to już nie, to nie jest gorące nazwisko Pazura. Więc wiesz, ja mam taki... Pazur stracił Pazura. Nie, powiem Pazura ci, że ja mam problem z tym, że... Ja mieszkałem w hotelu, w którym mieszkał Bruce Willis, wiesz, kiedyś, na jakiejś wyspie, nie pamiętam. Mhm. I on tam miał całe piętro, tam od rana do nocy i całą noc gdzieś byli ukryci, czekali, wiesz, fotografowie, żeby mu zrobić zdjęcie, nie? I on się wymykał gdzieś w nocy na plażę, żeby się wykąpać w morzu, a tak to siedział u siebie na górze i korzystał z basenu, wiesz, niewolnik. Nie życie. No więc wiesz, ja wiem, może Pan Bóg mnie ochronił przed tym, żeby być takim, wiesz, gwiazdorem globalnym, bo ja widzę, co na przykład ma w tej chwili Robert Lewandowski, wiesz, że to jest tak naprawdę przegwizdane, wiesz, no musisz mieć, dlatego oni mają w tym Hollywood, mają te enklawy swoje, żyją, wiesz, mają hektary posiadłości zamknięte, wysokie płoty, żeby mieć troszkę oddechu dla siebie, bo tak to nie mają go nigdzie. No, są też nawet chyba specjalne w ogóle wakacje dla takich ludzi, gdzie są wyspy i miejsca, gdzie się jeździ i to jest specjalnie tak zaprojektowane, żeby tam nie było tego szału. Więc jak ty mnie pytasz, czy ja marzę o roli w Hollywood, ja marzę o dobrych rolach, wiesz, jak, czy one będą w Hollywood, Bollywood czy w Łodzi, to jakby dla mnie nie ma znaczenia. Wyzwanie jest dla aktora ważne, wiesz. Trzy takie szybkie rzeczy mam. Jedna to jest tak, co jest, bo teraz mi wpadło do głowy, powiedziałeś role dubbingowe. Ja jako widz i chyba bardzo wielu moich kolegów by to potwierdziło, uważamy coś takiego, że dubbing, jak zrobią jakiś film amerykański i jest dubbing taki, szczególnie to jest zazwyczaj jak dla dzieci, to jest w Polsce po prostu fatalny, a jak bajka jest, a jak jest bajka, to jest super. Shrek, doskonałe te dubbingi. Ja nienawidzę dubbingu, ja nie mogę słuchać, jak oglądam z dubbingiem film, to przełączam na angielski. To byś nie mógł być Niemcem, bo w Niemczech obowiązkowo dubbinguje się. Wiem, ale w Niemczech, to pewnie ty wiesz lepiej niż ja, są w ogóle specjalni ludzie dobrani do danych aktorów, są ich odpowiedniki. Ale u nas jest tak samo, bo u nas to nie ty decydujesz, że Pazura będzie podkładał pod kogoś głos. Mhm. To decydują ci, którzy ten film wyprodukowali. To musi się zgodzić im w komputerze. Te wszystkie kreski, jak mówi Depp, mhm. Johnny, bo ja Johna Deppa robię, mhm. to muszą się zgodzić z twoim głosem. To musi być jeden do jednego. Wtedy cię biorą. Ja na przykład jestem John, w Polsce Johnnym Deppem. I zawsze jesteś ty nim. No czy tak, bo ja mam ten głos i oni za każdym razem sprawdzają, czy mi się coś nie zmieniło. O proszę. No i wiesz, ja robiłem też Piraci z Karaibów i powiem ci, że też wolę oryginalną wersję, ale zrobiliśmy i wiesz, i ja uważam, że polska szkoła dubbingu jest pierwszorzędna. Jesteśmy chyba najlepsi na świecie, w ogóle, jeśli chodzi o dubbing. Kurde, Tak. No ja wiesz, jako widz nie potwierdzam bajki. No bajki na pewno. Są dla mnie Rick i Morty.
Family Guy, Shrek. Ja też mówię, tak się śmiałem na Shreku. Ja muszę więcej też myślę o bajkach niż o filmach aktorskich. Filmy nie mogę tego oglądać. Dlatego, no bo jesteś przyzwyczajony do, jednak do oryginału, wiesz, i nie potrzebujemy, uważam, że filmy... Ale w bajkach też jestem, oglądałem oryginały i to tak nic, to zrobili, ale nie, że... nie widzisz człowieka, tylko widzisz narysowaną postać. A pod narysowaną postać każdy może podłożyć głos. A już najgorsze dzieci są w dubbingu, jak jest jakieś dziecko i a ja teraz, dziecko... wiesz co, robię taki wyprawa na kierunek Księżyc, wiesz, i powiem ci, tak dwoje dzieci tam podkłada głos. To jest rysunkowy film, robią to wspaniale, wiesz. Tak samo widziałeś ten, co dom odlatuje, jak to się nazywało? Ten film. E.T. No, nie, 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 ten rysunkowy, co facet ma baloniki sprzedawał, ten dom. I taki harcerz jest. Jezu, nie pamiętam się... tego, może nie widziałem. Pewnie. Stary, no to tam chłopiec zrobił kreację, no to wiesz, ty mówisz... Ja mówię o filmach, które włączam czasami na Netflixie i je od razu wyłączam, bo nie mogę tego po prostu słuchać. Ale ich jest mało. Ja nie wiem, gdzie ty te filmy oglądasz, bo ja no, nie trafiam na takie filmy. I są z polskim dubbingiem? Tak. Które? I, kurczę, nawet nie wiem, bo je wyłączam zaraz. Nie, to są pewnie dla młodzieży takie, wiesz, marvelowskie, tak, jakieś. Straszne to jest. I rozmawiałem z iloma moimi znajomymi i oni mówią to samo. Jakie są bajki, są super, ale jak wchodzi ten... film z aktorami, nie możemy tego oglądać. No dobra, okej, okay, tu się nie zgadzamy, mam jeszcze tak. Chciałem się spytać, po co, do czego służy twój kanał na YouTubie? I jak obserwujesz jego popularność? Wczoraj oglądałem, dzisiaj oglądałem rano jeszcze o w akcji w filmach twój akurat ten program. Po co ci kanał na YouTube? No jak po co? A tobie? No, mi dla pieniędzy. No ja nie mam z tego pieniędzy specjalnie. Ja dla iluzji. Żebyś myślał, że jestem młodszy. Ale to nie, chyba... No nie, dlatego. Dlatego, że ja musiałem znaleźć sobie jakiś pomost porozumienia między mną, moim pokoleniem, a tym pokoleniem, które korzysta z tego YouTube'a. Wiesz, bo to są zazwyczaj młodzi ludzie. No i młodsi ode mnie. I wiesz, to była ciekawość, to było to, że chciałem w tym uczestniczyć, dlatego że od początku, jak podpisywałem umowy na rolę, to zawsze było coś takiego, że oddajesz prawa autorskie na wszystkich innych polach eksploatacji, które powstaną. No i co? No powstaje nowe pole, czyli YouTube, i co, mam na nim nie być? No, wiesz no zależy od ciebie, no nie? No wiesz, na początku zaczęło się od tego, że ja miałem bardzo dużo swoich wykonów kabaretowych i ktoś to wrzucał. I ktoś kasował hajs. A właśnie. I to było po 8-13 milionów wyświetleń, wiesz, i to już jest wynik. No to jest ja to zdjąłem właśnie, pomogli mi młodzi ludzie, lewy pas zajmijmy. Pomogli mi młodzi ludzie, wiesz, ten kanał założyć i ściągnęli to na mój kanał. No teraz bije od nowa licznik i to już nie ma milionowych wyświetleń. Ale powiedzieli, no teraz musi pan coś zrobić. Ja mówię, co? No coś swojego. No i to jest gadająca głowa. Chociaż w przyszłym tygodniu idziemy w plener nagrywać ciekawe rzeczy. No i po to mi jest to potrzebne. Poza tym, wiesz co, jest tyle, tak mnie zasypują pytaniami ludzie, tyle rzeczy chcą wiedzieć i okazuje się, że jeszcze się przez tyle lat nie wygadałem, że jeszcze są tematy, których nie dotknąłem, że jeszcze są punkty widzenia, które się zmieniają i teraz inne rzeczy widać pod innym kątem. No to jest potrzebne. Widocznie ta wiedza, to spotkanie ze mną jest komuś potrzebne. Bo mi no masz 7, chyba 800 pod 800. No już 800, podchodzi. Tak, tak, no, tam 790, to jest duży kanał. 9000, duży. To jest duży kanał. Jak już coś ma, dla mnie koło pół bańki to jest duże. To jest duże, no. Dobra, czyli to jest ta funkcja też bycia aktualnym, a czy myślisz, że gdzieś z powodu... Jest Defender, ale ładny. Bardzo mi się to auto podoba. Ładne. Niektórzy są fanami tych starych, ja nie jestem, tych nowych jestem. Ale a czy na przykład gdzieś w zdobywaniu ról, a może ja złego użyłem słowa, czy ty zdobywasz na rolę? Tak, tak, chodzę na zdjęcia próbne. No oczywiście do tego, no. Ślepiąc od świateł, musiałem wygrać casting. Czyli czy to pomaga tobie w zdobywaniu ról?
To nie, ale przede wszystkim odbrązawia mnie, bo jednak, wiesz, miałem w pewnym momencie, młodsza zwłaszcza publiczność znała mnie wyłącznie z kabaretów, wiesz, takiego pajacowania. A okazuje się, że no, ja taki nie jestem, jak widzisz, nie? Nie pajacuję cały czas. No, to ciężko tak, no, to ludzie widzą kogoś, to myślą, że cały czas taki jest, nigdy tak, nie tak, jesteśmy tak. cały no czas. No i ten kanał sobie... właśnie to troszeczkę tak prostuje, wiesz, to... W lewo? Tak, w lewo, punkt widzenia. No i ten, a czy są z tego pieniądze? No pieniądze jakieś tam, wiesz, rzeczywiście, no jak się zgłasza do mnie firma, która mi zleca reklamę, no to korzysta z mojego kanału, bo ja mam w obowiązku potem zrobić no tak. o produkcie, wiesz, jeden czy dwa odcinki, wiesz, i umieścić to na kanale. No i tak dalej, i tak dalej. Ostatnie pytanie na koniec, które możesz powiedzieć, że to nie jest do ciebie pytanie, ale akurat jednak jesteś z tego świata. Co jest z tym, kurczę, nie wiem, czy to gdzie indziej poza naszym krajem tak jest, może też tak jest, a może nie, z tym tłumaczeniem filmów zagranicznych i zmienianiem tytułów, ale nie tylko, nagminnym nawet zelżywaniem dialogów pewnych, na przykład u nas się nie tłumaczy tak, jak one są. Czasem często są dużo słabiej przy tłumaczeniu. No to, bo to zależy, wiesz, w jakim, jak to ma iść w telewizji, tutaj gdzieś się stanie, mm-hmm. jak to ma iść gdzieś w telewizji, wiesz, no to wiesz, w prime time, no to nie możesz używać wulgarnych jakichś... Używają wulgarnych, tylko nie tak wulgarnych, jak są wulgarne ten. Dalej przeklinają, ale przeklinają tak trochę mniej, tak trochę właśnie motyla noga zaje fajnie i tak dalej. No. Nie lubię tego, albo no nie używajmy... Ja ci powiem, że ja już z tym w ogóle nie mam problemu. Uważam, że żyjemy w takich czasach, że jak ktoś powie słowo na K czy na H, to już tak często to jest używane, że to już naprawdę nikogo nawet nie razi, że to się stało jakby takie... To nie to, co kiedyś, wiesz, kiedyś powiedział się dupa, to już pani biła po łapach, wiesz, w szkole. A teraz, albo szafy. Słowo seks, matko. Tak, ja no to już w ogóle żadne seks. Wulgarne słowo. No właśnie, ale tak było za mojej młodości. Jak ja bym powiedział seks na głos, to by rodziców wzywali do szkoły. Proszę pani, chodziło mi, przepraszam bardzo, o słowo na kopulacja. No to kopulacja to w ogóle. Byś powiedział jądra, też byś miał przechlapane. Kurczę. No tak, no ale to wiesz, to jest kolejne trywializowanie w ogóle, albo nie, to nie jest dobre słowo, no jakieś dziwne podejście do świata, gdzie robi się na przykład lalki bez genitaliów, no to takie jakieś... No to nie my robimy, bo u nas się lalek w ogóle chyba nie robi. Na świecie, mówię jako my, że jako my ludzie. No to może dobrze, no ja sobie nie wyobrażam teraz lalki Barbie z ptakiem. No jeżeli jest to męska, czyli nie Barbie, tylko męska, ten, nie. No to ten. Nie, no gdzie lalki nie mają, bo nie mają, no i mają nie mieć. Czemu mają nie mieć? Kurde, bo nie mają. No bo ludzie mają penisy, no to... No tak, no ale lalki nie mogą mieć, jak z Barbie jest kobietą. No to Barbie nie, ale jest ten Ken. To Ken powinien mieć siusiaka, no. No tak, ale jak ma spodnie, to nie wiesz. No, tam się zmienia im stroje podobno, wszystko się... ten. Masz problem z lalkami, to ty się bawisz lalkami. No kurna, codziennie. Słuchaj, mam mały prezencik dla ciebie na koniec. Mały? Tak, pokaż, co mały jest, nie jest duży, jest mały. A co to jest? Papryka Żwiniego. Tak. Dobry? Tak. Ja jadłem paprykarz szczeciński. No to jest klasyczny paprykarz z takich popularnych, najlepszy, obrandowany przeze mnie, super. Bo jestem ze Szczecina i taki mam mały gadżet. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Może to trochę ja, a może nie. Wini, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Wreszcie się udało. Ja dziękuję ślicznie. Mogę już pasy. Tak, oczywiście. To był mój specjalny gość. Cezary. Bardzo specjalnie. Hej. Dziękuję ci. A to był wasz prowadzący Wini Essa.